Mops chyba zwęszył, że dawno olej w lagach niewymieniany. Mopsik, co ty tam zwęszyłeś? Mówisz, że trzeba pewnie wymienić. I klocki też, nie? Ryszard. Pewnie tam te wszystkie trawy ściągnęło to. Tu zapachy nietypowe. No, a tutaj co? Tutaj jakieś paczuchy. Nie wiadomo, co to jest. Kto wie, co to jest? Bo ta kiera to jest robótka, kurde. Nie to, co to jakieś super moto. Co, Mops? Chcesz aport? Łapaj gnata. Bieraj ją. Mops, otwieraj paczkę. Co, nie chcesz? Mops to mówi, że ta kierownica jakaś chujowa. O, łapaj ją, Mopsik. Nie chcę. Nie będzie unboxingu. Co tu jeszcze jest? O, tu jest fajna paczka. Mops, a to otwierasz? Otworzysz, chociaż jedno pokażę. Dawaj, Mopsik, dobrze ci idzie. To jest ogólnie bulldog francuski, ale ja to mocno na niego mówię. Dawaj, Rysiu, już prawie otworzyłeś. Ciągnij, ciągnij. Ciągnij. Dajesz. Kurde, o, jest. Unboxing. Kurde, Mopsie, oddawaj to. Chodź tu. Psz. Rysiu, chodź z tym papierem. O, jaki pies. Chodź, Rysiu. Chodź. O. Ja pierdzielę. To ten pies, to jest normalnie. Jest coś, czego na razie i tak nie założę do detetki, ale założę do czegoś innego. Roleczki łańcucha. Dziesiątki, w detecie są jedenastki, tak miałem nadzieję, że... Znaczy mógłbym to założyć, tylko kwestia tego, że muszę tu dorobić inną rolkę, znaczy inny ten, jakby to powiedzieć wam, kurde, nie inną rolkę, tylko ten, tu jest taka tulejka, inno trzeba byłoby i tu trzeba byłoby inną tulejkę i można było, to kwestia tam kilku złotych u tokarza i można byłoby tę niebieskie założyć. Nie, coś ja tu jeszcze miałem, tylko gdzie to jest, coś mi tu zaginęło. A jeszcze tu wajchę, tylko jeszcze mi nie przyszła. Taką zarobić to RFX, albo pomyliłem coś. Ale nie mam jej tu. I chyba tyle. Powietrze nie zeszło, jest git. Dobra, powiem wam szczerze, nie wiem, co tu więcej nagrywać. Tak sobie tu przyszedłem na chwilę Mopsa wyprowadzić, bo nie ma komu. Wpierdzielam do domu. A propos, wróciła mi jeszcze ta opona. 19, którą odesłałem. I jakimś cudem znowu ona do mnie wróciła. Chyba to znak, że trzeba kupywać krosówkę. Jak opony same przylatują. 19. Sobie myślałem na początku, nie? Jak to przystało na prawdziwego Janusza, że a jak już wróciła do mnie, a dane sorze wysłane, to sobie wezmę. Ale tam zadzwoniłem do gościa, powiedział, że kuriera przyśle i ten ktoś jest w sumie uczciwy, w porządku do ciebie, no to wiadomo, jakby tam gościu kręcił, to ten, ale to w sumie ten uczciwie mi wymienił tą oponę na drugą, to nie wiem, czy bym mu nawet odesłał. O, to bym mu odesłał. Powiedział, że taką mi przysłali. Nie no, wiecie, o co chodzi. Nie wiem, co miałbym wam powiedzieć. Teraz jak jeżdżę z tym, kurde, Enduro Team Ostrów Mazowiecka, pierdzielę buzerek, biorę jakieś na kolędniki, muszę kupić, bo ja zbyt niebezpieczna jazda, tak chłopaki prowokują, że normalnie bym się na niektóre rzeczy nie odważył, szczerze mówiąc. Dobra, spierdzielam do domu, na razie.